Dzień dobry, dzisiaj będzie w Happy Money o bardzo fajnej metodzie na wydatki, na zmniejszanie, na eliminowanie takich codziennych wydatków. A ja jestem po zakupach, no to mam co robić. Oto wspomniane zakupy, no już jest po fakcie, bo przywiozłam je do domu. To, co mnie bardziej przeraża w zasadzie przy tej refleksji po, to jest ile folii i ile śmieci my generujemy, bo wszystko jest jakoś tam opakowane i to też przecież to są koszty. No dobra, dzisiaj chodzi o zupełnie coś innego, ale warto mieć i to na względzie, żeby no jednak trochę dbać lepiej o to nasze środowisko. Dzisiaj u mnie dzień małych zakupów spożywczych, dlatego że w weekend miałam przyjęcie urodzinowe mojego syna, więc trochę jedzenia zostało. Poza tym następny weekend wyjeżdżamy, więc też nie ma sensu specjalnie uzupełniać lodówki. Niemniej jednak byłam w sklepie i jakieś tam zakupy spożywcze zrobiłam. Dzisiaj pokażę Ci mój paragon, tylko po to, żeby krytycznie, wspólnie spojrzeć na te zakupy i zastanowić się, co można z nich było wyeliminować albo zamienić na coś tańszego. Pamiętaj jednak o tym, że patrzenie już na paragon to jest sytuacja post factum, czyli już nic z tym specjalnie nie zrobimy. Możemy być tylko wtedy mądrzejsze na przyszłość i przy następnych zakupach. Mam nadzieję, że uda mi się nakręcić Happy Money jeden odcinek w sklepie, żeby pokazać Ci, jak naprawdę asertywnie wobec samej siebie można podejść już nawet na tej taśmie przy kasie. Spokojnie, naprawdę warto być krytycznym wobec swoich zakupów, no bo kto płaci te rachunki, kto płaci za to wszystko, kto wyciąga pieniądze z portfela czy też karty? No my. No więc jest to po prostu w naszym, absolutnie w naszym interesie. No to teraz będziemy ciąć koszty, ciąć wydatki. Moja droga, to jest ten paragon za te moje zakupy, które widziałeś przed chwilą. No, szału tutaj nie ma i tak sobie myślę, że to jest naprawdę bardzo fajna wskazówka, żeby naprawdę przyglądać się tym swoim paragonom. Dlaczego? No bo jak widzę, że przynajmniej dwie pozycje, właściwie jak nie trzy, mogłabym absolutnie wyeliminować. To jest to E, eliminacja, a na pewno jedną mogłabym wymienić na inną, na przykład na tańszą, co powoduje ostatecznie, że około 10 zł z tego rachunku mogłabym spokojnie nie wydać. No a jak widzisz, 10 zł to jest naprawdę ponad 1/3 tego, co tutaj wydałam. To potwierdza się teza absolutnie, że naprawdę wydajemy około 30, jak widzisz, 40% tego, co zarabiamy. Tak po prostu zupełnie czasami niepotrzebnie, jak się okazuje. Taka jest statystyka, jesteśmy niesamowicie przewidywalni, jak się okazuje. Jest jak jest, okej, dobra, ale to jest też lekcja i wskazówka. To, co teraz robimy, to jest już cięcie kosztów, cięcie wydatków, ale post factum, w zasadzie te pieniądze wyszły, nie ma co tu chronić. Zgadzasz się ze mną, prawda? Dlatego następnym razem, mam nadzieję, że się odważy wyciągnąć telefon i nagrać Happy Money w sklepie, to wtedy zobaczymy, jak na żywo można naprawdę powywalać parę rzeczy z koszyka, które włożyłam wcześniej, a chociaż pewnie będzie mi się dawało, że będą bardzo potrzebne, ale jak spojrzę na to jeszcze raz, no to okaże się, że ta metoda, czyli podejście do każdego z produktów, właśnie w taki sposób krytyczny, to znaczy, że mogę popatrzeć, czy akurat mogę to wykasować, czyli eliminacja, albo wymienić, czyli W. Tak czy inaczej, fajnie sobie robić takie ćwiczenie, warto też to robić z ołówkiem w ręku dosłownie, wziąć paragon ze sklepu raz dziennie, albo raz na tydzień, albo raz na miesiąc, nawet przelecieć i naprawdę przyjrzeć się sobie, moja droga, sobie w tych liczbach.